Cześć, witajcie serdecznie z tej strony, Krzysztof. 25 sierpień lecimy sobie dzisiaj z Bitcoinem, Ethereum, EGLD. A także wam powiem, co w najbliższym czasie prawdopodobnie będę grać na dźwigni i gdzie będę się szykować pod short. Zapraszam serdecznie. Ale zanim zaczniemy, to zapraszam Cię serdecznie na kurs analizy technicznej. Jest to ostatni mój kurs: analiza od A do Z, czyli. Nauczycie w sposób profesjonalny analizować wykresy, wyznaczanie stref popytowych, podażowych, byś wiedział gdzie się tak profitować, gdzie się łamie trend, gdzie ustawić stop lossa, jak grać futures, jak grać strategiami, które często słyszycie, HP 50-15, swingi, tam w wideo wszystko jest omówione, jak zarządzać i reinwestować, czyli jak co robić z zyskami, jak je reinwestować, jak pomnażać i robić taką dźwignię właśnie na kapitale. Plus dodatkowo dostęp do grupy naszej Kryptospekulanci, gdzie codziennie masz live na żywo o godzinie 20, które również można w innym czasie obejrzeć. Poranne odprawy, stream na żywo z ciekawym zagraniem, czyli jak jest coś ciekawego, to w ciągu dnia leci stream na grupie, pozycje HP, nowe coiny pod wraz z analizą, reinwestycja kapitału w praktyce i wiele, wiele, wiele więcej. Jeżeli jesteś zainteresowany, to link w opisie. To jest wiedza, której nie znajdziesz w internecie. Zapraszam serdecznie. Jeszcze raz witajcie. Serdecznie. Przechodzę sobie oczywiście do Waszych komentarzy. I tak słuchajcie, zadałem takie pytanie: jaka cena BTC byłaby dla Was najlepsza? Rozbieżność jest bardzo duża. Część entuzjastów, że tak powiem, poniżej 20 tysięcy, poniżej 30 tysięcy jest to dla nich dobra cena, a część osób pragnie, na przykład tutaj 5 tysięcy, tak jak Tomasz. Słuchajcie, ogólnie jaka dla mnie jest dobra cena? Ja jeszcze raz podkreślam, gram strategiami, więc dla mnie jest każda cena dobra, ale jak jest poniżej 40-30 to jest dla mnie super. I teraz tak, jeszcze tutaj jedna taka uwaga. Albo może i nie uwaga, dobra. W każdym razie tak się to gdzieś tam plasuje. Dobra, lecimy sobie do wykresów. Żadnych rzeczy altów tu nie podali w ogóle do analizy. Nie, nie ma kompletnie niczego. Chyba, że pod HP, ale pod HP nie analizuję, ponieważ pod HP uczę, jak grać, więc każdy musi sam się nauczyć. E, plany zrobić, e, rozegrania. Także nie. nie nie widzę sensu tutaj tego analizować. Słuchajcie, zaczynamy od BTC. To co ważne, to dzisiaj o 16 będzie Powell przemawiać w sprawie przyszłości finansów, czyli stóp procentowych, inflacji, jak on to tam widzi, jakie ma nastawienie do tego wszystkiego, i to będzie ważne. Czyli dzisiaj o 16, słuchajcie, tak naprawdę będzie prawdopodobnie jakiś większy ruch na rynku. Prawdopodobnie, bo to różnie z tym bywa. Natomiast, gdyby miał taki być większy ruch na rynku, no to. Rynek jakby się określi, może jeszcze nie dzisiaj, ale już jutro i pojutrze, albo przynajmniej od poniedziałku, rynek się określi, w jakim kierunku będzie podążać przez najbliższe, myślę przez najbliższy czas, czyli albo w górę, albo w dół. To jest ważna informacja, ponieważ jeżeli rynek się określi w dół, no to będzie można shortować, jeżeli w górę, no to, no to wiadomo, wiadomo co. Słuchajcie, co to Bitcoina, to tutaj się nic nie zmienia, dwie strefy podażowe, jeżeli je przebijemy, no to byczo, jeżeli ich nie przebijemy, czy też w ogóle nawet tam nie dojdziemy, no to kolejny poziom to jest 23 23,626 i 21, 23, 21, 25, 23, 21. Tak naprawdę tutaj Tutaj w tym ruchu wzrostowym robimy albo będziemy robić bo na chwilę obecną. Nie ma jeszcze korekty dla tego całego ruchu, tylko jest po prostu na razie ten trend, trwa czyli na razie jeszcze jesteśmy w tym trendzie wzrostowym. Natomiast gdzie nie będziemy. Po przebiciu 24,800, wtedy robimy właśnie korektę dla tego, dla tego dużego impulsu. I tu się nie ma, słuchajcie, co rozwodzić więcej. Także to jest ważne do obserwowania, do wyciągania informacji. Może zanim zaczniemy sobie, no to trzeba się pochwalić. Słuchajcie, trade na FTM-ie mówiłem Wam, że prowadzę, będę prowadził na grupie też, jakby tam sobie aktualizowaliśmy to codziennie. Short z tych okolic, long. Zabezpieczający w tym przypadku z tych okolic, prawda? Tutaj była strefa popytowa, no i tutaj też była strefa popytowa. Tutaj tylko doszło knodem, więc nawet i tak bym nie miał szans tam otworzyć prawdopodobnie, bo no nie, nie siedzę cały czas przy komputerze, więc pewnie by mnie to ominęło. Więc słuchajcie, o co tutaj chodzi? że są dwa wyniki. Pierwsza rzecz, słuchajcie, short z tego miejsca. Czyli jeżeli ja tutaj shortowałem i byłem już na plusie na shortzie powyżej 50%, czy w okolicach 50%, to otworzyłem pozycję zabezpieczającą long. Long, po co mi ta pozycja zabezpieczająca z tych stref popytowych? Po to, że jakby ten short miał nie dojść ponownie do, do, tutaj, do, do tego miejsca, prawda, bo pod to grałem, to ten long mi zabezpiecza, czyli idąc w górę cena zysk z shorta mi się cofa, a zysk z longa dalej e, znaczy zaczyna pracować, o może tak, i tutaj jest taka pułapka, czyli złapałem tą monetę w pułapkę czyli cokolwiek już by w tym przypadku nie zrobiła, to ja i tak już wychodzę na plus, prawda i teraz tak, słuchajcie e, moment z tego longa wyjścia to był tutaj e, przed strefą, ja sobie tutaj zamknąłem to przed strefą, e, ponieważ tak jak mówię, często w strefie lekko tam dojeżdża i nawet nie ma że tak powiem, jak się ustawi automatycznego take profita, no to nie ma, że tak powiem, nie złapie tego zlecenia. Hmm. Dlatego też wyszedłem wcześniej. Jedna pozycja, czyli ta short, która była tutaj od początku zamknięta na minus, a druga ta pozycja zabezpieczająca, czyli w razie wzrostów była zamknięta na plus. I to się nazywa hedge na rynku. Pamiętajcie, że hedgeować można wszystko, czyli wasze, nawet zakupy spot. Tak kupiliście na przykład na spot cena spada i chcecie ją albo chcecie się zabezpieczyć przed spadkami no to robicie sobie hedża prawda czyli tylko to też trzeba umieć analizować żeby wiedzieć właśnie gdzie te strefy są czyli gdzie to zatrzymanie może być i skąd tego hedża robić no bo jasne że nie kupię tutaj shorta i nie zrobię nie wiem tutaj no tutaj, no tutaj jeszcze hedge ok, ale no trzeba te strefy wiedzieć, gdzie są. Także tutaj hedge bardzo fajnie. I teraz słuchajcie, co będę e, dalej grać? Dalej będę grać FTM, bo tutaj fatalnie to rozegrałem. Znaczy, styl mi się nie podoba e, taki, jaki rozegrałem. Więc tu będę się prawdopodobnie interesować pozycją znowu short. Będę robić ten sam manewr, czyli później będę to zabezpieczać e, hedge'em e, shorta. Prawdopodobnie mówię, bo może tutaj jest jeszcze dużo miejsca i też dzisiejsze wiadomości i to, gdzie będzie Bitcoin wpłynie na to, czy będę tutaj grać. Natomiast na FTM-ie tak, będę tutaj prawdopodobnie rozgrywać kolejną pozycję, ale to się może zmienić. Także tutaj, jeżeli zdążę, no to będzie na YouTube, a na pewno na grupie będzie to wszystko aktualizowane na live'ach o 20. Kolejna pozycja pod futures to będzie Hook. Ale w tej, ta, sama, ta sama rzecz, czyli jak BTC będzie w swojej jakiejś strefie, w tej małej, prawda? Bo to trzeba korelować, czyli Bitcoin gdyby był tutaj w tych strefach małych, no to huka chciałbym stąd rozegrać. Jeżeli tam nie dojdzie ani FTM, ani hook do tej strefy, no to nie będę tego grać. No bo tu mamy to pokrycie knota, więc to ten ruch no, pokrywający powinien być w dół. To nie będzie dla mnie okazji po prostu, odpuszczę, prawda? Ale jeżeli by doszło tutaj do tego miejsca i dodatkowo BTC byłby, słuchajcie, w swojej strefie pop podażowej, w jednej albo w drugiej, no to prawdopodobieństwo tego, że rozegram to, słuchajcie, z tych stref jest bardzo duże, ale to się może zmienić. Natomiast warte są do obserwowania 2249 i na huku 8372, a tak bardziej szczegółowo, no to. Słuchajcie, 08473. Tylko jeszcze raz podkreślam, tu jeszcze jest kawałek drogi, więc może się to zmienić. Ale, jakby te strefy tutaj są dla mnie na chwilę obecną, no to na, na co czekam? Jeżeli dojdzie, jeżeli nie dojdzie, no to trudno. Nie będzie tam żadnej pozycji. I Tyrium, słuchajcie. Ethereum jest bardzo łatwe do analizy. Mieliśmy tutaj strefę podażową, ona już wcześniej została zaliczona. Tutaj lekko nadbiliśmy, tylko nadbiliśmy niestety. Jest to trójka w górę. No i teraz zatrzymaliśmy się w pierwszej strefie popytowej, gdzie zrobiliśmy strzał, teraz ją nadbiliśmy, więc można by się było tak naprawdę spodziewać w, dłuż, w krótszym, dłuższym terminie, nie wiem jak to czasowo, że zaliczona zostanie kolejna z tych dwóch stref, czyli albo 1512, albo 1369. I tutaj w zasadzie też nie ma to wielkiego znaczenia ponieważ zobaczcie, zrobiliśmy ruch do góry i robimy ruch korekcyjny jakiś. Czy jesteśmy dalej w trendzie, czy nie, no to tutaj na chwilę obecną tak, jesteśmy dalej w trendzie, robimy ruch korekcyjny, więc tutaj te strefy to są takie lokalne, także nie ma tu jakiejś mocnej, silnej strefy, po prostu z tych stref będzie, będą jakieś korekty reagować, coś będzie. Natomiast gdyby ETH naprawdę się źle podziało na rynku i wybił ten dołek, co osobiście nie wierzę, ale może tak być, prawda? Na rynku wszystko może tak być. To na 100%, ale to 100 albo milion procent, będę rozgrywać z 838.91. Super strefa popytowa strefa, którą każdy widzi strefa, z której każdy będzie grać. Kto gdzieś tam analizuje wykresy, więc 838 na 100% u mnie do rozegrania czyli nie ma już, że coś się zmieni, to będzie na 100%. Natomiast tutaj po drodze jest nadbita ta strefa, więc tutaj bym się liczył jeszcze z tymi dwoma. Gdyby spadało, a nawet tu będzie trzecia złota strefa, ale na chwilę obecną na razie są te dwa w przystanku. EGLD słuchajcie, bardzo fajnie wygląda. Mamy tutaj tworzący się clean. Mamy też technicznie super, technicznie super, bo i strefa podażowa, i teraz strefa popytowa. No, jeszcze ze strefy popytowej nie ma reakcji, właśnie o, o tym chcę powiedzieć. Czyli mamy tutaj, znaczy, była już w sumie reakcja, bo mieliśmy tutaj dużą strefę popytową, i w tej dużej strefie popytowej takie zacieśnienie, gdzie konkretnie miałoby to odbić. I słuchajcie, była pierwsza reakcja i jest teraz druga. To co ważne, to na godzinówkach patrząc, nie ma tutaj dużych wolumenów. Zobaczcie, tu był ten duży wolumen na tej strefie. To co Wam powtarzam, jeżeli jest duży wolumen, wyciągnięta świeca, to będzie powrót do tej strefy. Był jeden powrót na jeszcze takim jakimś też małym wolumenie. I teraz się z powrotem cofamy znów na strefie na małym wolumenie. I teraz słuchajcie, jeżeli gdzieś tam pozytywnie będzie na rynku, czyli dzisiaj na przykład Paweł powie coś pozytywnego, to. Stąd mogłoby już odbić w górę, prawda? Więc jeżeli dzisiaj będzie pozytywnie, no to stąd może to już odbić w górę, dokładnie z tej małej tutaj strefy popytowej, a jeżeli będzie negatywnie, to strefa, którą i tu znowu powtarzam, na 100% będę grać, to jest 18,72. Tą strefę na 100%. Również będę rozgrywać, e, więc tutaj EGLD Wam podrzucam do obserwacji na 18:72, gdyby było źle. Gdyby dzisiaj było po 16 dobrze. No to e, z tej strefy powinno się to zacząć budować pod wybicie klina. A wiecie, że kliny są. Super, prawda? Ale to właśnie o to chodzi, że trzeba zebrać tu informacje. Pierwsze takie asekuracyjne wejście to jest 27,16, chyba że będzie pozytywnie. To być może też się tutaj przyłączę gdzieś w trade. Natomiast gdyby było negatywnie, jeszcze raz powtarzam, na 100% 18,72 osobiście będę rozgrywać, więc można by się tam ewentualnie też możecie pomyśleć, zastanowić się, przeanalizować, czy warto tam rozegrać. I tyle, słuchajcie. Wszystkiego dobrego Wam życzę. Miłego weekendu. Miłego weekendu i dużych, że tak powiem, fajnych zleceń. Dobrego zarobku. Słyszymy się w poniedziałek. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Hej.